Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Oliwia Struś ma kłopoty. Nic jej nie będzie, ponieważ jej pomożemy. Rubble, twój dźwig musi podnieść kamień, pod którym utknęła. Sky, zabierzesz uprząż, żeby wyciągnąć Oliwię z kanionu. Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że już jesteście. Nie martw się, Oskarze. Pomożemy Oliwii. Dźwig! Masz go! Podnieś. Dobrze, Sky. Użyj uprzęży. Myślę, że ona nie lubi latać. Postawię ją. Musimy coś wymyślić, żeby wróciła do jaj. Biedna Oliwia. To musi boleć. Tak, sama nie wróci do domu. Musimy ją podwieźć. Robopsie, zgłoś się. Potrzebny nam patrolowiec, żeby zabrać biedną Oliwię do domu. Wsiądź do patrolowca, Oliwio. Robopies cię odwiezie. Niech Oliwia wejdzie i... Sio, sio! Robopsie, użyj dopalaczy, żeby ich dogonić i wyprzedzić. Stój! Stop! Dzięki, Robopsie. Dzięki za uratowanie strusi, Ryder. Żaden problem, bo gdy uciekną ci strusie, to dzwoń po pomoc. Ryder, odkryłem nowy podwodny wulkan. A złe wieści są takie, że utknęliśmy. Stoimy na kraterze, który zaraz wybuchnie. Pomóż! Pani burmistrz, szybko wypłyńcie na powierzchnię. Pod wodą jest wulkan, który zaraz wybuchnie. Cicoletto? Gdzie jesteś? Popłynę po nią, obiecuję. To zbyt niebezpieczne. Musicie się wynurzyć. Dobrze, liczę na ciebie, marszał. Kapitanie, François, zaraz was wyciągniemy z wulkanu. To działa! Wyciągnęli nas! Ryder, możemy popłynąć sami, uciekajcie stąd! Tak jest! Zumo, schowaj chwytaki! O-o! Tu jestem, Cicoletto! Mam cię! Marszał! Trzymaj się! Dzwon wystrzeli w górę! Musimy działać szybko, zanim dzwon nurkowy roztrzaska się o wodę. Gotowa, Sky? Oto pies, który lata! Marszał, mam tu spadochron! Złap za hak! Nasz niebezpieczny upadek został powstrzymany! Bo gdy macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc. Hola, Carlos. Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec. Cały pomalowany w cętki. Och, to Cheetah. To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz powyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O-o! Nie jest dobrze. Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa. Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić. Robopsie, ustaw się za nią tyłem. Szybko, Rubble, wystaw hak holowniczy.
Robopsie, gaz do dechy! Cheeta potrzebuje naszej pomocy. Chwytaki! Dzięki, Ryder. Psi Patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheeta próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! A żeby uczcić stulecie naszego dzwonu, Cicaletta chce wam pokazać nową sztuczkę! A! Macha i życzy każdemu miłego dnia dzwonka! Super, pięknie, Cicaletto! Jeśli coś się lśni, jest to... A to co? Wróciłam po tego ptaka i jego lśniącą czapkę. O, wracaj z moją małą Cicalettą. Teraz oddawaj czapkę. Dzwonię do Ridera. Co tam, pani burmistrz? O, Cicaletta? Wow, proszę się schować, pani burmistrz, i spokojnie. Nie ma takiej kury, której nie zmniejszymy. O nie! Pojawiły się te wstrętne pieski! Rubble, droga dla Cicaletty! W tej chwili! Nie! Złapię to! Dobra robota, Rubble! Chase, zabierz stąd tych ludzi! Uwaga, proszę zejść z drogi! Idzie tutaj wielka kura! Ellu, musisz teraz wyprowadzić ją z miasta! Pora urosnąć! Witaj, Cicaletto! Chodź za mną! Dziękuję wam, kosmopieski, za uratowanie dzwonu! A tobie, Cicaletto? Dziękuję, że już się zmniejszyłaś. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ma pani kłopoty, proszę dzwonić po pomoc. Co to za dźwięk? Nie wiem. Hej, to mój dron! Ten pilot ciągle nie działa jak trzeba. Muszę wzmocnić sygnał i... Ale super! Udało się! Tak, udało! Juhu! Ojej! Nie! On jedzie całkiem sam! Uciekający skuter! Ten pilot wreszcie działa jak trzeba! Hej! To był śnieżny skuter, a gdzie Everest? Tu jesteśmy! Naprawdę zmęczeni. Wsiadaj do mnie, Jake! Wskakuj, Everest! Dzięki! A teraz wszyscy za tym skuterem! Rubble, pojedź przed niego i użyj worków jako bariery! Jasne, Ryder! Dzięki za podwózkę, Rubble! Żaden problem! Nie tak szybko, skuterze! Dobra robota, Rubble! Naprawdę bardzo przepraszam za ten bałagan. W porządku, bo gdy sam przerabiasz pilota, to lepiej dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wejście do szklarni jest zablokowane i pani burmistrz Cicaletta i pan Humdinger nie mogą wyjść. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź. I Everest. Lód czy śnieg, nie poddam się! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Dobrze, Everest. Najpierw oczyśćmy przejście. Pora odgarnąć ten śnieg! Do
Dobra robota! A teraz wystarczy tylko naprawić drzwi. Już się robi! O, tu jest zdecydowanie za ciepło. Jeśli panu gorąco, to proszę zdjąć kurtkę. Może po prostu włączę klimatyzację. To chyba nie jest dobry pomysł. Dlaczego tu nie robi się zimniej? Ostrożnie, bo pan... zepsuje. Tak, wchodzimy. Teraz możemy uwolnić burmistrzów. Ojejku! Coś im chyba się stało. Psi patrol! Nic wam nie jest? Tutaj jest tak zimno. Tak. Czemu nie jest ciepło? Pan Hamdinger zepsuł sterowanie. Jeśli w szklarni będzie za zimno, rośliny poumierają. Lepiej to naprawmy. A w międzyczasie wyjdziemy sobie z Cicalettą na śnieg, żeby się ogrzać. Jej, jest całkiem zniszczone. Dasz radę to naprawić, Rocky? Żaden problem. Uf! Śrubokręt! Naprawiłem to! Ogrzewanie działa. Dobra robota, Rocky. W szklarni za chwilę powinno się zrobić ciepło. Oficjalnie uważam tę szklarnię za otwartą. Dzięki za uratowanie naszego zielonego domku, pieski. Nie ma za co, bo gdy w szklarni znów zrobi się zimno, to dzwoń po pomoc. Działa bez zarzutu. Uwaga, mieszkańcy Zatoki Przygód! Pod tą wspaniałą kopułą energii mogę robić to, co chcę. I nikt nie może wyjść ani wejść. Dzwonię po psi patrol. Pieski, Echo Kot jest gdzieś na szczycie kopuły. Już chyba pora po niego polecieć. Nigdzie go nie widzę, Ryder! Wleciał do środka. Tam musi być jakieś wejście. Znalazłam jedno, Ryder! Tutaj, pod wodą! Zuma, Marshall, pora połączyć wasze moce. Jestem w środku, Ryder, i mam oko na Echo Kota! Nie na długo! Siedzę mu na ogonie! Pora na moją wielką ucieczkę! To on! I jest wejście! Połączmy moce! A teraz zatańczmy! Jak wam wszystkim dziękować za pokonanie tego wstrętnego kota? Bo gdy utkniecie wewnątrz wielkiej kopuły, dzwońcie po pomoc. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Pan Hamdinger ukradł buty do chodzenia po wodzie. I chce dojść na wyspę żółwi, ale wokół wyspy jest wiele skał i jest niebezpiecznie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Przyda nam się twój pojazd, żeby zrobić w skałach przejście do wyspy. Rubble, śpieszy nam pomoc! Bardzo dobrze! Wodny patrol rusza do akcji! A oto i ona! Widać ląd! Czemu nie mogę ich zdjąć? O, zapomniałbym! Muszę zająć tę wyspę! Ogłaszam cię moją bezludną, mglistą wyspą. Wracaj tu, ty skorupiasty złodzieju! Doły? Na mojej wyspie? Ha! Nie podoba mi się to! Gdy odpłyniemy, poustawiam te skały tak, jak były. Dobry pomysł, Rubble. Wtedy nie zmienimy środowiska żółwi. Tylko gdzie jest pan Hamdinger? Pomocy! Tędy! No dalej, pieski! To wygląda jak gniazdo, w którym żółwie składają jaja. O-o! Żółwiej mamie nie spodoba się pan Hamdinger w jej gnieździe. Rubble, użyj dźwigu! Zrozumiałem! Proszę się mocno trzymać. Wyciągniemy pana. Proszę szybko.
O nie, ta ruchoma skała nie lubi burmistrzów. Wyciągnijcie mnie stąd! Dziękuję wam za pomoc, psi patrolu. Zabawa z tym wielkim żółwiem jest, no, straszna. Żaden problem, burmistrzu, bo gdy wpadnie pan do gniazda, proszę wołać o pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Hops, nowa kangurzyca Winatu wskacze po całym mieście. Wyrzuciła Alexa na samą górę diabelskiego młyna. To był wielki skok. A teraz Hops zginęła. Marshall, zabierz drabinę i pomóż zejść Alexowi. I Chase, użyjesz umiejętności tropienia i poszukasz tej kangurzycy. Psi Patrol rusza do akcji. Marshall, wiesz, co masz robić. Chase, ruszaj na poszukiwania kangurzycy. Szybciej, Marshall, bo spodnie się... O-o, już jestem! Wow! Jesteś cały? Tak? Dzięki, Marshall! Widzę ją! Megafon! Hops! Chodź tu, Hops! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. Chicaletta? Ale jeśli Chicaletta jest tu, to znaczy, że kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz! Mamy poważny kryzys! Sky, Rocky, szybko do pięknego kanionu. Ja przyjęłam! Ojej! Sky, złap ich swoim hakiem. Mam was! Sieć! O nie! Niezwykłe! Bardzo dobrze, pieski! Cieszymy się, że wróciłeś, Ryder! Tak, a ta niespodzianka? Rex? Dzień dobry, pieski. Jestem Rex. Cześć, Rex! Miło cię poznać. Witaj w Zatoce Przygód. To najmilsze pieski, jakie w życiu spotkałem. W zasadzie jedyne, jakie spotkałem. Nigdy nie poznałeś innego pieska? Nie. Tam, skąd pochodzę, jestem sam. Czyli skąd? To kolejna część mojej niespodzianki. Zabieramy nasz patrolowiec? Nie. To! Dobrze, pieski. Wsiadajcie. Jej. Ale pięknie. Co za miejsce. Jej, a to co? Dinozaury? Niezwykłe. Duże. Witajcie w moim świecie, dino. To triceratopsy, a to są velociraptory. Są takie super! O, to pterodaktyle. Wyglądają jak ptaki, ale wiecie, że to latające dinozaury? Nie, ale teraz wiemy. Chodźcie za mną. To jest mój dom. Jej, ale super! Mieszkam tu z Taylor i doktor Turbot, najlepszym lekarzem dinozaurów na świecie. To jest najfajniejsze miejsce na Ziemi! Tak! Możemy je zwiedzić dinopatrolowcem? Hej, to jest bardzo dobra nazwa! Do dinopatrolowca! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki, że przebiegłyście, pieski. Dziś rano, gdy przyjechał autobus, Alexa nie było. O nie! To fatalnie! Ale spokojnie, znajdziemy go. Na tę misję pojedzie... Sky! Weźmiesz swój helikopter i spróbujesz poszukać go z powietrza. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Sky, widzisz gdzieś Alexa? Pomocy! Alex i jego mini patrol są na flądrze, która płynie bardzo szybko. O nie! Kapitan Turbot, Królik i Myszka wpadli do wody. Już pędzimy. Zumo, przypłyń natychmiast poduszkowcem na wyspę Fog. Zanurkujemy! A
przygotuj się do lotu! Jej! Uratowali nas! Już dłużej nie utrzymam tego pudełka! Ja się nim zajmę! Koło! Dzięki, Zumo! Uratowaliście zwierzaki i babeczki przed słonym zamoczeniem! Zapraszam na pokład, kapitanie! Dzięki, Ryder, ale niech ktoś zatrzyma Flądrę, zanim rozbije się na wyspie Fog! Musisz ich uratować, Zumo! Płynę! Muszę wykonać szalony skok! Podróżkowiec autopilot! Ha! Ha! A teraz musimy wykonać skręt i ominąć wyspę Fog! Hurra! Tak! Cześć, dziadku! Przepraszam, że nic nie powiedziałem. Dzięki za ocalenie babeczek i mini patrolu! Nie ma sprawy, Alex, bo gdy masz kłopoty, to... Po pomoc! Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder! Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Dinozaur utknął na bagnie i musimy go szybko stamtąd wyciągnąć. Jeszcze nie widziałem takiego dinozaura. Ciekawe, jaki to rodzaj. Jest za daleko, żeby powiedzieć, ale wkrótce się dowiemy. Więc na tę misję pojedzie... Zuma! Musisz zabrać swoją dinoamfibię, żeby przejechać przez bagno i wyciągnąć tego dinozaura. Zanurkujemy! I Rex! Skoro znasz ich język, pojedziesz tam, żeby go jakoś uspokoić. Do dino roboty. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Och, dobrze, że jesteście. Ten dinozaur utknął w bagnie. Rex, czy rozumiesz, co on mówi? Wybacz, Ryder, nie rozumiem. Ale mówisz w ich języku. No tak, ale on mówi jak kot. Kot? To kociaki Humdingera w przebraniu dinozaura. Musimy je wyciągnąć. Pomogę ci, Zumo. Zapraszam, kociaki! Nie musicie skakać, złapiemy was! Dino chwytak! Ruszaj, Zumo! Uwaga, kociaki! Może trochę zabujać? Dobra robota, pieski! Kociaki są już bezpieczne! Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Musimy uratować ryby pływające nad podwodnym wulkanem, który wybuchnie przy wyspie gorącej lawy. O nie! Pani Marjorie i Maynard wybrali się tam w odwiedziny do znajomego, Herrigana Okai. W takim razie to akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie marszał. Użyj motorówki, żeby znaleźć panią Marjorie i Herrigana i uprzedzić ich o wulkanie. Już odpalam! Dobrze. Wodny patrol rusza do akcji! Aloha, piesku! Cześć! Maynard, czy to ty? Witaj, Herrigan! Marjorie! Maynard, kochany, stój! Marjorie, spotkajmy się po drugiej stronie wyspy! Ryder, zaczynamy pogoń za Chopem! Aloha! Znacie Marjorie i Marszala? Potrzebują Kokua, pomocy! O nie! Wulkan na wyspie właśnie wybuchł! Marszal, szybko! Pomóż mi z tą palmą! Co oni wymyślili? Ha, ha, ha! Tak, będą surfować! Trzymaj się, Marszal! Zaraz zaczynamy lot! Ale udało się! Dzięki, że przypłynęliście na pomoc, Ryder. Mahalo za waszą pomoc.
I pamiętajcie, gdy spotkanie po latach przerywa wam wybuch wulkanu, to wołajcie Kokua! Kiedy skończymy dmuchać balony, będziemy gotowi na... Na ucztę? Co? Kto to porozrzucał? Spójrz tam, ciociu! Latający indyk! Co? Pora zadzwonić po psi Paprol! Witam, pani burmistrz! Ryder, czy Kaletta jest taka smutna? Nasz indyk właśnie odleciał! Odleciał? Widzę go! A także coś jeszcze! To jeden z kocieków Hamdingera! Już jedziemy! Nie ma takiego indyka, którego nie dogonimy! Ryder, już zbliżam się do indyka! Świetnie, jesteśmy tuż za tobą! Ryder, na spodzie indyka dostrzegłam jakiś zaczep! Mogę zaczepić tam hak i ściągnąć go na ziemię! Dobrze, najpierw uratujemy kociaka, a potem indyka! Chase, rozłóż sieć! Sieć! Ryder, spójrz! Jeszcze nie zaczynaj, Sky! Kociaków jest więcej! Teraz musimy złapać indyka! Hak! Mam go! Nieźle, Sky! Dobra, lecimy! Bo spóźnimy się na ucztę! Ryder, chcę ci podziękować za ocalenie kociaków. Nie ma sprawy, bo gdy odlatujecie w wielkim indyku, wołajcie o pomoc! Dobrze wam idzie, pieski. Zmieniacie tę działkę w miłe miejsce. Może będzie tu park? Super! Te ptaszki znalazły tu swój dom! Witam, pani Marjorie. Co słychać? W moim ogródku pojawiły się dziwne dziury, Ryder. Przejść się nie da, żeby w jakąś nie wpaść, co właśnie przytrafiło się Maynardowi. Już jedziemy, pani Marjorie. Cieszę się, że was widzę, patrolu. A gdzie Maynard? Przy tamtym drzewie. O, to drzewo zaraz go przygniecie! Rocky, wyciągnij go, szybko! Hej, Maynard! Podać ci chwytak? Proszę się złapać deski! Już umiem! Sky, uprząż dla Rabla! Rozumiem, Ryder! Jesteś tam jeszcze? Ja jestem! Ale nie wiem, co z tym domem. Trzyma się tylko na tej cienkiej podporze. Ale, Ryder, jak ja mam mieszkać w takim ruchomym domu? Przesuniemy go. Gdzie? Mam dobre miejsce. To tam, gdzie sprzątaliśmy. O, obiecująco brzmi. Podnosimy, robopsie. Robopsie, wyruszamy. Powoli, powoli, ostrożnie, opuszczaj, robopsie! Udało się, pieski! Udało się! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! W strojach roboczych! Dzięki, że jesteście już gotowe, pieski! Coś zniszczyło chatkę wujka Otisa! Biedny wujek Otis! Potrzebujemy na pokładzie wszystkich łap, żeby odbudować chatkę i dlatego to będzie... budowlana akcja ratunkowa! Potrzebny nam będzie ekspert, który poprowadzi pracę! Rubble! I jego ratunkowy pojazd budowlany! Rubble śpieszy na pomoc w budowie! Psi Patrol rusza do akcji! Rubble! Właśnie, wyszedłem, żeby nakarmić mojego znajomego Bobra i nagle... BAM!
To poważna konstrukcja, wujku Otisie, ale ratunkowa ekipa budowlana da sobie radę. Najpierw uprzątnę plac budowy. Nie sam, tylko z wami. Marszal, użyj walca, by wyrównać grunt. Zumo, weź świder i nawierć kilka dziur. Użyj wyciągarki, żeby postawić ściany. Wyciągarka! Dobra robota, ekipo budowlana. Świetnie! Niech mnie! Ta budowla to prawdziwe arcydzieło. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Dzwon nurkowy François uderzył w statek i utknął na dnie. Zatem do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Zuma. Zanurkujemy! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Sky, opuszczaj hak. Hak! Świetnie, na trzy. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, teraz Zumo, odczep hak. Dzwon nurkowy zrobił w burcie statku wielką dziurę. A, jak ja teraz dostarczę te śmieci do centrum recyklingu? Chase, użyj wyrzutni. Już jadę, Ryder. Rocky, przyjedź ciężarówką. Spotkajmy się na plaży. Pośpiesz się, Zumo. Ty, Rocky, musisz zamienić ten plastik w dwa pontony i bardzo długi wąż do odkurzacza. Wspaniale! Teraz twój pojazd może pływać. Miejsce, w którym wylatują śmieci, jest tu. Widzę, Ryder! Wyrzutnia! Załadowałem do wyrzutni specjalny materiał. Materiał zareagował i zatkał dziurę jak klej. Hej, Rocky, włącz odkurzacz i wessaj te śmieci. Dobra, zrobię to po kolei. Wielkie merci za pomoc. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty pod wodą, to dzwońcie po pomoc. Witam, pani burmistrz. Ryder, to straszne, straszne. Zniknął cały posąg Cicaletty. Psi Patrol się tym zajmie. Może sprawdźmy, w którą stronę uciekli z nim złodzieje. Chase, sprawdź, czy widzisz w swoich goglach jakieś ślady. Ryder, mam trop! Weszli do tej studzienki. Chase, wyślij szpiegule, żeby sprawdzić, czy posągu nie ma w kanałach. Start! Jest nasz posąg! Tak! Ale czemu się rusza? Burmistrz Handinger, do przewidzenia. Nie przypominam sobie, żebym zapraszał Psi Patrol na to porwanie. Pan Handinger musiał zniszczyć kamerę w dronie. Podążymy za nim w inny sposób. Tak, Ryder, mów. Burmistrz Handinger zabrał posąg Cicaletty i ucieka z nim kanałami pod Zatoką Przygód. Przyleć poduszkowcem przed wylot kanałów. Ryder, spójrz! Pora na kąpiel! Czekaj, prąd jest zbyt silny. Porwie nas i wyrzuci na środek zatoki. Ten tunel zaprowadzi nas do mglistej osady. A? Co? A? To krokodyl? Chodzi pojazd do tyłu. Chase, Sky, przygotujcie się na naprawdę wielki połów. Opuścić koci pojazd! Sieć! Ale upokorzenie. Dobra robota, pieski. Niech pan umyje też pod skrzydłami. Bardzo się zabrudziła. Pani burmistrz, co się stało?
Zapomnijcie o kobiecie i złotej kurze, bo Zatoka Przygód należy teraz do hał-hał bandy! Hał-hał banda! Hał-hał banda! Nie ma takiej hał-hał bandy, której nie pokonamy! Psi Patrolu, tę hał-hał bandę możemy pokonać tylko jako moto pieski! Popatrzcie o tam! Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu! Pazurastycznie! Dziki kot! To musi być baza tych motopiesków! Dostarczymy pieskom prezent na miarę hał-hał bandy! Toczą się do przepaści! Gotów, dziki kocie? Miau! Super dopalacze! Hej! Lepiej hamujcie! Zaraz spadniecie w przepaść! Udało się! Psiasteczny skok, kocie! A teraz spróbuj zapchać mu koła wełną! Dam radę! Wyrzutnia kłębków wełny! Bardzo dobrze, dziki kocie! Wiedziałem, że ci się uda! Świetna robota! Super, dziki kocie! Co za akcja! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Pan Humdinger przyjechał specjalną śmieciarką, śmieciodingerem. Do środka dostała się Mewa i włączyła samooczyszczanie. Teraz ta śmieciarka wszędzie rozrzuca śmieci, więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata! I Rocky. Zielona znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wierzę, że śmieci doleciały aż tutaj. Poradzimy sobie dzięki temu. Super ciężarówka, Ryder. Tylko sam zobacz. I to się nazywa upcycling. Zbierasz i wykorzystujesz. Ryder, mam śmieciodingera. A gdzie on jest? Wyjechał z miasta i jedzie na most. Właśnie się otwiera. Most jest podniesiony. Ale jak dostaniemy się do śmieciarki? Śmieci zablokowały drogę. Upcycling ratunkowy. Podoba mi się ten pomysł, Rocky. I gotowe! Muszę ją złapać! Majcie! Dobra robota, Rocky. O, dzięki, że znowu nas uratowaliście. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty ze śmieciodingerem, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Hał-hał banda utknęła na zakręconej maczudze w wycieczkowym autobusie pani burmistrz. To znaczy, że ona i turyści też tam utknęli. Pomocy! Więc do tej misji wyznaczam... Dziki kot! Pazurastycznie! Jestem gotów na dziką przygodę! I Rabl! Rabl śpieszy na moto pomoc! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! O, Ryder! Jak dobrze, że jesteście! Przyjechaliśmy z pomocą. Rabl, możesz zrobić przejazd. W tej chwili, Ryder! Bam! Super turbo dopalacze! Miau! Kłębek wełny! O, to lina! Zawsze chciałem chodzić na linie! Nie potrzebuję pomocy od żadnych dobrych piesków, a zwłaszcza kotów. Hap-kap, będzie dobrze, gdy... Hał-hał banda woli źle!
Dziki kocie, musimy opanować ten autobus. Rabel próbuje oczyścić drogę do samego dołu. Schowaj kolce! Leci kolejny motocykl! Nie! Ojej! Szybciej, Rabel! Willa! Wpadłem na pomysł! Rampa! Rabel zrobił rampę! Ryder, dziki kocie, motopieski, dziękuję wam wszystkim za pomoc. Bo gdy ktoś znowu porwie autobus, proszę dzwonić po pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Wygląda na to, że burmistrz Hamdinger wyprodukował grupę swoich wiernych klonów. To cała horda Hamdingerów. Klony burmistrza porwały salon dla zwierząt, a w środku były Kali i Katie. Wyznacza Cosmo Chase'a. Użyjesz swojej super szybkości, żeby dogonić klony i je zatrzymać. I Cosmo Rabla. Wykorzystasz swoją super siłę, żeby odnieść salon na miejsce. Cosmo pieski ruszają do akcji. Od miejsca, gdzie stał salon, prowadzą ślady. Chase, idź po śladach i spróbuj ich dogonić. Patrzcie na mnie, jeśli zdążycie. Raz, 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 raz. Zatrzymajcie się, Hamdingerowie, i postawcie ten salon na ziemi! Jedź, ale stromo! O nie! Jejkuś, wynośmy się stąd! Katie, jesteś cała? Potrzeba nam więcej kosmomocy! Marshall, przyjedź zaraz na durwisko! Jestem gotów do kosmopomocy! Jestem, Ryder. Świetnie. Kosmopieski, pora połączyć wasze moce. Jasne. O, tak. Kosmo moc. Marshall, potrzebna nam twoja moc, dzięki której wyciągniemy Katie i Kali. Szybko. Jasne. Marshall, zaraz was wyciągnę. Trzymajcie się. Dzięki. O-o. Chase, użyj mocy dźwięku i wyciągnij salon z przepaści. Łap go, Rabel! Dzięki za wszystko, Ryder. Nie ma sprawy. W Simburgu mają poważne kłopoty. Zwierzęta biegają po zamku i musimy je opanować, zanim komuś stanie się krzywda. Jak hrabiemu, który zwisa z gargulca. O, wielkie nieba! Do tej misji wybieram więc Sky. Oto pies, który lata! I Chase. Chase się tym zajmie. Psia misja rozpoczęta. Psi patrol! Pomóc panu? Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Laserowa ściana! Dobry hipopotam, chodź za mną! Ha? Chase, Marshall idzie w twoją stronę z dwoma kolegami. Marshall, tutaj! Do zapadni! Ach, to chyba już wszystkie. Ale jak to się stało, że zwierzęta weszły do zamku? Myślę, że to była sprawka Sweetie. Ona ma koronę! I jej nie oddam, Busby! Stój! Wygląda, jakby tonął. Zuma, sprawdzisz to? Ryder, słonica zapada się w płocie. Musimy jej szybko pomóc. Chase, potrzebna nam dmuchana poduszka. Na 3, 2, 1, teraz! Świetnie! Brawo, pieski! Nie złapiecie mnie! Wszystko jest już gotowe, pieski. Dziękowoja, to będzie świetna zabawa. Będę się cieszyła i... O.
dochodzi chyba z zagrody prosiaczków. Ojejku, lunatykuję. Utknąłem! Muszę zadzwonić po psi patrol. Dzięki, Rubble. Jak pana stopa? Trochę boli, ale jest cała. Tutaj pieski. Rubble, popchnij tę belę siana, żeby ją złapać. Tam jedzie. Chase, jedzie na Oscara i Chicalette. Widzę, Ryder. Sky, potrzebne wsparcie z powietrza. Musimy ją odciągnąć od przepaści, nim pojawi się Sky. Chase, wspinaj się. Przez sapki! Panie burmistrz, stop! Patrzcie, coś mnie ominęło. Miałam piękny sen. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł i jego latający smok lecą w tę stronę. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zniszczyli zamku. Ale Ryder, jak mamy powstrzymać ziejącego ogniem smoka? W waszych nowych rycerskich pojazdach. Super! Więc na tę misję pojedzie Marszal. Chcę, żebyś użył nowej lancy wodnej, by ugasić pożary, które wywoła smok. Rycerz Marszal wyrusza, aby gasić pożary. Dobrze. Rycerskie pieski ruszają do akcji. A teraz wypal dziurę w bramie i zdobędziemy zamek. Natychmiast to wyłącz, Sir Lejku! Nigdy! I jestem Sir Marszal, dzielny rycerski piesek! Płomień, lecimy! Hej! Zejdź z mojego smoka! Nie puszczę się, dopóki nie odzyskam smoczego zęba! Płomień, leć do góry nogami! Chase, teraz! Smocza sieć! Jestem cały, ale zaczarowany smoczy ząb się złamał. Marszal, to dobrze. Teraz kieł nie może kontrolować smoka. Spójrz! Smoku, zaczekaj! W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję wam za uratowanie królestwa. Bo gdy smok zionie ogniem na miasto, to wołajcie o pomoc. Motopieski są gotowe do akcji, Ryder. Poza Chase'em, jak widać. Dlatego was tu wezwałem. Musimy go natychmiast znaleźć. Damy radę! Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie. Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich górskich drogach. Dzięki, Ryder! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Wszyscy są cali? Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij! Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków. Znów to słyszałem! To kichanie dochodzi zza tej skały! Spychacz! Dziki kot! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Sieć!
wspaniała współpraca. Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem. Hej, ty nie kichasz! Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder! Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to... A psik, po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Panna Winnington wjechała na bagno, by znaleźć żabę. Teraz jej auto, przyczepa i kucyk utknęli i toną w błocie. Więc na tę misję pojedzie Rabl. Rabl, śpieszę na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Udało się! Wspaniale! Świetna współpraca. Połączmy je znowu, żeby panna Winnington zdążyła na konkurs. Spokojnie, Felicjo. Trzymaj! Sama ją wyprowadzę z tego okropnego, brudnego bagna. Felicjo? Nie prosiłam przecież o błotną terapię! Zumo, musisz przyjechać na bagno. Wyruszam, Ryder! Zanurkujemy! Ten biedny kucyk zaraz wpadnie do wody! Wiem, musimy ją jakoś zatrzymać. Użyjmy tych pni. Tylko patrz, Felicjo! Zrobiliśmy ci tratwę! Psiastyczna akcja, Zumo! Dziękuję bardzo! Felicjo, jesteś bezpieczna! Dziękuję wam bardzo, moje... psie zuchy? Nie. Psia załoga? A może... Psi patrol! Właśnie to miałam powiedzieć! Nie ma sprawy, bo gdy znów ucieknie ci kucyk, to wołaj po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wally wyszedł z wody i rozrabia w mieście. Ale dlaczego Wally wyszedł z wody? Musimy go znaleźć i posprzątać po nim bałagan w mieście. Na tę misję pojedzie Sky. Weź helikopter i poszukaj Wally'ego, a potem go pilnuj, dopóki nie wróci bezpiecznie do wód zatoki. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Znaleźliście Wally'ego? Nie. Niby taki wielki mors, a tak ciężko go znaleźć. Ryder, zauważyłam Wally'ego. Jest przy kanale burzowym. Już tam jedziemy. Przetłumaczysz, co mówi Wally? Tęskni za swoim przyjacielem. Nie chce wracać do wody bez kapitana Turbota. Dzięki, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, rozpocznijcie poszukiwania. Chase, ty przygotuj objazd dookoła Wally'ego. Zrozumiałem! Pachołki! Znalazłam go, Ryder! Właśnie stoi nad brzegiem urwiska. Dobra robota. Użyj uprzęży, żeby go podnieść z urwiska i zabrać do Zatoki Przygód. Dobrze. Uprząż! Ahoj, Wally! Wyjdź stamtąd, żebyśmy mogli wrócić nad zatokę! Udało się! Teraz zabierzcie Wally'ego z powrotem nad wodę! Tędy, wielki przyjacielu! Ryder, Psi Patrolu, chcieliśmy wam bardzo podziękować, że znów jesteśmy razem! Żaden problem, kapitanie, bo gdy znów ucieknie panu Morse, proszę dzwonić po pomoc! Jesteśmy gotowi do Dino Akcji, Ryder! Świetnie, bo dostaliśmy wezwanie z Dino Świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O! Biedaczek! Więc na tę misję pojedzie Rex. Do Dino Roboty. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! W samą porę, pieski. No dobrze, Rex. Wiesz, co masz robić. Dino, chwytak! Ha!
pierwszy, a ja będę tuż za tobą. Świetnie, Maverick! Tak! Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Mocniej! Mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, psi patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Robopsie, jedź do kanionu Wielkiej Skały. Tam pan Winat zgubił telefon, dlatego że gonią go wilki. Do kanionu Wielkiej Skały zbliża się wielka burza. W kanionie jest wiele niebezpiecznych skał, więc przyda się Rubble. Rubble, śpieszę na pomoc! I Marshall. Ponieważ masz dar rozmowy ze zwierzętami, powiesz wilkom, żeby trzymały się z dala od pana Winata. Jestem gotów do hał-hał pomocy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Marshall, jedź kanionem na południowy wschód. Tam znajdziesz pana Winata, no i wilki. Powiem im, żeby uciekały, o tak! O nie, zbliża się kolejny wilk! Dobra robota! Zostałeś przywódcą stada! Ryder, mamy tu problem! Chyba mamy tu jeszcze jeden problem! Burza, od której mieliśmy się trzymać z dala, zaraz tu będzie! Musimy wyciągnąć pana Winata, zanim zaleje cały kanion! Marshall, przyprowadź swoje stado do patrolowca! Rubble, spróbuj jakoś zrobić przejście. Robopsie, zabierz nas z tego miejsca. A co tu robią te wilki? Spokojnie, to przyjaciele. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Wspaniale, pieski, bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna. Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos. Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię. Cosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę. I Cosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Kosmopieski ruszają do akcji! Dobrze, Ryder! Latarnia nie leci już w stronę gwiazd! Mam cię! Świetnie, Kosmopieski! Jeszcze tak! Wytrzymam! Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie! Rocky, Zumo, połączcie swoje moce! Widzę wszystko do samego dna! Tutaj jest! Znalazłem latarnię, Ryder! Zumo, musisz ją zatrzymać! Zaraz uderzymy w morskiego robala! Już! Jest jak nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wujek Otis się zgubił. Poszedł szukać zaginionej kopalni, ale wpadł w jedną z pułapek.
Jest gdzieś w dżungli. O nie to! O nie! Więc do tej misji wyznaczam Chase'a. Twój dron pomoże nam przeszukać dżunglę. Chase się tym zajmie. I Tracker. Zabierzesz chwytaki na linach, a twój słuch pomoże nam znaleźć wujka. Przybornik pomoże ci go uwolnić, jak go znajdziemy. Zamieniam się w słuch. To do Oidos. Dobrze. Psi Patrol, ruszę do akcji. Wujek Otis musiał pójść tędy. Tylko dokąd poszedł? Chase, wyślij szpiegule wzdłuż ścieżki i go poszukaj. Pewnie! Dron! Tracker, ruszaj tędy i spróbuj namierzyć wujka Otisa swoim super słuchem. Jasne! Liny! Wujku Otisie! Halo! O, robi się późno. Niedługo będzie ciemno. Ale dam radę. Wujek mnie potrzebuje. Ola! Halo, jest tam kto? To brzmi dziwnie. Wujek Otis! Jak się cieszę, że cię widzę! Poczekaj, pomogę ci. Wielkie dzięki. Mój przybornik! Dzięki, psi patrolu. Przepraszam, że narobiłem wam tylu kłopotów. Nie ma sprawy, bo gdy zgubisz się w zaginionej kopalni, to dzwoń po pomoc. Wally, co to za dziwny i całkiem mroźny świat? Kuzynie, czemu nie powiedziałeś o konkursie stania bez uchu? Na pewno wytrzymam dłużej niż ty. To nie czas na głupoty, François. Ktoś mnie podstępnie zamroził. Podstępnie zamroził? To dzwonię po... Psi Patrol! Marszal, jedźmy do portu odmrozić kapitana i Wally'ego. Gotowi czy nie? Gorąco zbliża się! Skye, ty leć za Haroldem i jego promieniem. Jasne, Ryder! Nareszcie, kosmopieski! Podkręćmy temperaturę! Ha! Ogromne dzięki, Marszal! Nie ma sprawy! Ryder, uważaj na promień Harolda! Everest, będziemy walczyć lodem z lodem! Do roboty! Hej, zamrażanie nie jest fajne! A, racja. Pora opuścić pojazd zagłady! Mój meteoryt! Moja supermoc! Nie! Dziękujemy, kosmopieski, za ogrzanie miasta oraz naszych serc. Żaden problem, bo gdy masz mroźne kłopoty, to dzwoń po pomoc. Ja nawet nie lubię zimna. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Farmer Al, Yumi i inni turyści jadą autobusem, w którym odpadła kierownica. O rany! O nie! Więc na tę misję pojedzie Rocky. Zabierz swoje narzędzia, żeby naprawić tę kierownicę. I Skye, weźmiesz helikopter, żeby wpuścić Rockiego do autobusu przez dach. Oto pies, który lata! Spójrzcie, to psi patrol! Rocky gotów? Gotów! Podnieś mnie, Skye! Trzymaj się! Dzięki, Skye! Ryder, jestem! To chyba nic trudnego. Wystarczy, że zamocuję tu kierownicę i przykręcę. Złe wieści, Ryder! Kierownica leży na dnie zatoki, a tu nie ma hamulców! Ryder! Autobus kieruje się w stronę rzeki! Ryder, most zwodzony jest całkiem podniesiony!
Chodź, robopsie, podjedź patrolowcem do mostu tak szybko, jak umiesz. Będziemy go blokować? Nie, złapiemy go sobie na grzbiet. Dzięki, Psi Patrolu, za uratowanie nas z wyjątkowo szalonej wycieczki. Nie ma sprawy, bo gdy porwie was szalony przewodnik, dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wygląda na to, że znikło auto Helgi Hamdinger. Więc na tę misję pojedzie szpieg Chase. Szpieg Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, znalazłam auto. I nie uwierzycie, co tu jeszcze jest. To ogromny posąg, który wygląda jak burmistrz Hamdinger. Już tam jedziemy. Panie Hamdinger, proszę stamtąd zejść. Nie wierzę w to, co widzę. Hamigami! Sky, musisz ściągnąć burmistrza Hamdingera z posągu. Uprząż! Wspaniale! Teraz go unieś! Marszał, posąg zaraz wpadnie na bramkę! Musimy zabrać stamtąd pana Hamdingera! Zabrałem to z bazy! Może nam się przyda! Dmucha na tratwazumy! Szybko! Dobrze, Marszał. Będziesz musiał trafić w cel z małą pomocą naszych skrzydlatych przyjaciół. Ryder, dziękuję ci za uratowanie mojego ukochanego Hamigami. Nie ma sprawy, pani Hamdinger. A gdy znów ucieknie pani jakiś gami, proszę dzwonić po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.